Piąty wyraz ciągu arytmetycznego jest równy 26. Piszemy A5 równa się 26, a suma pięciu początkowych wyrazów tego ciągu, czyli S5 równa się 70. Oblicz pierwszy wyraz tego ciągu. W tym zadaniu musimy skorzystać ze wzoru na sumę n początkowych elementów ciągu arytmetycznego i w tablicy znajdziemy dwa wzory. Pierwszy z nich to jest Sn równy A1 plus An na 2 razy n. Czyli jeżeli szukamy S5, to będzie S5 równe A1 plus A5, miejsce n wstawiam piątkę, na 2 razy 5. I z tego wzoru skorzystamy. Jeszcze powiem o tym drugim wzorze. Drugi wzór to jest Sn, to się równa 2A1, dodać w nawiasie n minus 1 różnic, podzielić na 2 i razy n. I my skorzystamy z tego drugiego wzoru, z S5, tutaj już zapisanego. I teraz zobaczmy, my znamy S5 to jest 70, wiemy, że A5 wyraz to jest 26, no to podstawiamy. Czyli jest tutaj 70, to się równa A1, czyli to, czego szukamy, dodać A5, czyli 26, podzielić na 2 i razy 5. Mnożymy teraz, może dzielimy najpierw przez 5 stronami, 70 podzielić na 5 to jest 14, to się równa A1 plus 26 na 2. Mnożymy teraz stronami przez 2, 28 to jest A1 plus 26. 26 przerzucamy na drugą stronę, mamy 28 minus 26 to jest A1, czyli A1 to się równa 2. Pierwszy wyraz tego ciągu wynosi 2. Odpowiedź A1 równa się 2.